Witam w poniedziałek z tej strony X Grosz i zacznę dzisiaj od tego, że branie kredytu to jest nic innego jak kupowanie sobie teraźniejszości poprzez sprzedawanie naszej przyszłości. Ale niestety tak wygląda nasza rzeczywistość i tak wygląda nasza ekonomia fiat, w której żyjemy. Więc dlatego patrząc na świat krypto, tutaj zupełnie próbujemy osiągnąć coś innego. Między innymi o tym dzisiaj sobie powiemy, ale zacznę od innych tematów. Zacznę od tematu, który czasami wrzucacie mi to pytanie, dlaczego, skoro jestem na Bybit, dlaczego nie mówię o innych tutaj możliwościach i narzędziach, które ma Bybit, takie jak Launchpad, takie jak, nie wiem, tutaj jakiś Bybit Savings, Bybit Dual Asset, jakieś inne tutaj propozycje z giełdy Bybit, o których nigdy nie mówię i nigdy o nich nie wspominam. Zasada jest prosta i powiem Wam, na czym to polega. Polega to na tym, że wszystkie te oferty, które są tutaj na giełdzie, poza czystym tradingiem, mają za zadanie zmusić Cię do tego, aby się zweryfikować. Ponieważ nie możesz robić nic tutaj, nie możesz stakeować, nie możesz uczestniczyć w tych launchpadach i tak dalej, jeżeli nie zweryfikujesz swojego konta, czyli nie wyślesz im swoich danych. Więc, aby zachęcić cię do zweryfikowania, robiona jest tego rodzaju jakby różnego rodzaju zachęta. Ja jestem przeciwko weryfikowaniu się na jakiejkolwiek scentralizowanej giełdzie. Żadna z takich jestem po prostu przeciwko, nie chcę się weryfikować. Uważam, że jedno miejsce, dwa, w których się zweryfikujemy, to jest wystarczająco, a wszystko resztę powinniśmy używać tylko i wyłącznie czysto krypto. Nie chcę pokazywać mojego IP, powiązane z moim adresem i całym łańcuchem moich transakcji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, jeżeli popatrzycie na moje filmy, to pod filmem, pod każdym zresztą filmem, jest teraz również. Jest tutaj. Jest również link, który pokazuje kup, sprzedaj Monero anonimowo. I klikając na ten link, przeskakujemy do strony, która pozwala nam sprzedać nasze krypto, sprzedać nasze USDT, stablecoiny, cokolwiek chcemy i po prostu zamienić je na przykład na Monero. I tak na przykład wysyłając z giełdy Tethera, zamieniamy go na Monero. Nie musimy się wcale tutaj zapisywać, nic w tym stylu. Wystarczy, że zrobimy taką oto transakcję, wkleimy tutaj swój adres Monero, Exchange Now i po prostu te nasze krypto zostaną wymienione i wysłane nam na nasz adres Monero. I to służy między innymi do tego, aby przerwać ten łańcuch, w tym miejscu i jakby zakończyć śledzenie naszego portfela. Czyli inaczej mówiąc, również nie służy to niczemu nielegalnemu. Podobnie mówię zresztą jak do Tornado Cash, o którym mówiłem. Nie służy to do tego, abyśmy robili żadne nielegalne rzeczy, ale wyobraźcie sobie, że chcecie wysłać krypto komuś, kogo nie znacie i wy chcecie mu wysłać jakieś Ethereum. No to wysyłając mu Ethereum ze swojego portfela, automatycznie jakby pokazujecie mu całą historię swoich działań na tym łańcuchu. Więc stąd też warto mieć jakieś krypto przesłane przez choćby tego jedno, to jest jedna z dróg, jedna z możliwości. Przesłane w ten sposób i na przykład wtedy odwrotnie robimy. Bierzemy Monero, zamieniamy z powrotem na USDT. No i mamy na przykład, tutaj coś się pomylili, zamieniamy na USD, albo to 200 Monero mi wyskoczyło, dobra. Bierzemy Monero, zamieniamy na przykład na USDT i mamy z powrotem USDT już na czystym adresie. Zamieniamy też na przykład na Ethereum i już mamy Ethereum na czystym adresie, które pojawiło się znikąd. Ja to tak widzę. Więc jeżeli czegoś takiego nie używaliście, można też bezpośrednio z giełdy, tylko pamiętajcie, jeżeli wy robicie to bezpośrednio z giełdy, to tutaj jest limit czasowy, tak, do 20 minut. Jeżeli wasza giełda nie wysyła od razu waszych środków na adres wskazany, no to będzie problem. Dlatego to jest taki limit 20 minut, więc to jest warte uwagi.
No i mówię o tym dlatego właśnie, że pokazywanie swojego IP, powiązanie z adresem i z całym łańcuchem transakcji, do tego nie zostało stworzone krypto. Do tego nie zostało stworzone krypto. W świecie krypto jesteśmy po to, między innymi, aby mieć również jakąś cząstkę swojej anonimowości i działać jak zwyczajnie byśmy obracali gotówką. Między innymi dlatego też tutaj wrzuciłem ostatnio wypowiedź z Sławomira Mentzena. Sławka na pewno większość z Was lub prawie wszyscy kojarzycie. I jeżeli chodzi o mnie i o to, co mówiłem o CBDCs, czyli walutach cyfrowych banków centralnych, nagle zaczyna idealnie się to pokrywać z tym, co ostatnio mówił choćby nawet Sławomir o tym na wypowiedzi tutaj z tego ostatniego wywiadu. I cieszy mnie to. Cieszy mnie to, że są ludzie, którzy mniej więcej, może nie we wszystkim, ale w tych ważnych sprawach reprezentują i pokrywają się z moim tokiem myślenia lub też z naszym tokiem myślenia, bo wierzę, że wiele, wiele z nas, wiele osób w podobny sposób myśli. Wrzućmy sobie tą wypowiedź, bo jest, że tak powiem, godna uwagi. Czy tym pieniądzem cyfrowym Banku Centralnego politycy uzyskają nad nami przeraźliwą kontrolę, będą wiedzieli o każdym naszym Czyli wydatku? uważa pan, że likwidacja gotówki to jest wprowadzenie nowego niewolnictwa? Oczywiście, że tak. Jeżeli. Dokładnie. Likwidacja gotówki to jest wprowadzenie dosłownie niewolnictwa. I to jest prawda. I czy się Polacy na to zgodzą? To jest dobre pytanie i bardzo dobra odpowiedź z jego strony na tą odpowiedź. Posłuchajcie. Gotówka zostanie zlikwidowana i rząd czy też bank centralny będą mogli zatwierdzać nasze transakcje albo uniemożliwiać nasze transakcje, to kolejnym krokiem jest recenzowanie naszych transakcji. Już teraz we Francji, w telewizji nawet mówi się o tym, że ma zostać wprowadzony paszport węglowy. Także każdy obywatel będzie miał 2 tony CO2 limitu na rok. Jeżeli je wykorzysta, to na przykład nie będziemy kupić biletu na samolot, nie będziemy kupić wołowiny albo pojechać nigdzie samochodem, bo banki będą wiedziały, na co my płacimy, bo każda transakcja będzie przechodziła przez kartę. Myśli pan, że Francuzi się na to zgodzą? Francuzi zgodzili się na paszporty covidowe, więc nie widzę powodu, żeby mieli się nie zgodzić na paszporty węglowe. A jak to może być w Polsce? No w Polsce to też się może wydarzyć, jeżeli Polacy się na to zgodzą. Mam wielką nadzieję, że Polacy jednak zachowają sobie jakiś gen wolności, nie będą chcieli być niewolnikami systemu, gdzie rządzą wielkie korporacje finansowe oraz rządy. Dokładnie. Ja również mam nadzieję, że Polacy mają w sobie ten gen wolności i nie zgodzą się, między innymi, wybierając takich reprezentantów, którzy podzielają ich punkt widzenia. Na tym to wszystko polega. Kiedy z kimś rozmawiasz i ktoś ci mówi, że a, to oni tego nie zrobią, przecież ludzie by się nie zgodzili na to. Jeżeli ty wybierzesz reprezentanta, który już swoimi wypowiedziami i zachowaniami w przeszłości pokazywał, że jest gotowy wprowadzić ci jakiekolwiek obostrzenia, jakikolwiek zamordyzm, jakikolwiek się pojawił tylko, to znaczy, że tym bardziej będzie chętny zrobić z ciebie tutaj niewolnika, choćby w taki sposób. Więc pomyślmy o tym następnym razem. A propos wołowiny, to widzę tutaj, że wrzuciłem tutaj, że kto z was lubi gotować, jestem w szoku. I krótko mówiąc, powiem wam, że moje ego zostało lekko tutaj skruszone przez was i przez wasze tutaj wrzutki, choćby Robert Ozzi, który tutaj aż nie dowierzałem, że on to robi, ale mówi, że on to robi. Różne takie cuda. Sebastian Rosołek tutaj ktoś piecze sernika z was. Ja wiecie, no zobaczcie, no to kosmos jakiś. Co to jest? Tego to nawet nie wiem, co to jest. O kurczę, to naprawdę jestem pod wrażeniem. No przynajmniej Dawid tutaj powiedział, w moim poziomie tutaj jest zachowany, że tak powiem, styl gotowania. Ale takie coś to mnie rozbraja, panowie. Jestem pod wrażeniem. Tutaj ktoś do świąt się ostro przygotowuje. Także gratuluję wszystkim, gratuluję wszystkim. Jesteście, po prostu krótko mówiąc, zaskoczyłem się tym tweetem. To tak, o proszę, niesamowite.
Zaskoczyłem się tym tweetem, ponieważ to, co zobaczyłem pod spodem, tutaj znowu Robert. Ja nie dowierzałem, że on to robi, ale jeżeli to Żureczek, no, mój poziom. Ja takie coś to wiecie, to jest mój poziom gotowania, no, ale tutaj niektórzy to mnie przeskakiwali ostro. Pizza. Następny. Today we cook. Rosołek następny, tutaj jakieś klopsiki, czy co to jest. Powiem wam, że jedzenie to jest jednak coś, co łączy wszystkich. Nieważne o czym się mówi, jak się mówi, ale jeżeli chodzi o jedzenie, no to wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, że tak powiem, jeżeli chodzi o jedzenie. Więc nawiązując do wołowinki, o której mówił właściwie Sławomir Mentzen. Więc taka oto wrzuta z tym, co się dzieje w ogóle i o tej naszej ekonomii fiat, która nas otacza i o tym sprzedawaniu naszej przyszłości po to, by sobie kupić teraźniejszość, czyli zadłużaniu się po uszy na wszystko. I to jest właściwie to, co w świecie krypto powinno nas wyróżniać i zmieniać nasz punkt widzenia. Dlatego też, między innymi, kiedy widzimy, i tutaj nie na darmo rzucam tutaj Iwana, bo to zatrzymałem się w tym miejscu, że nagle wiele osób, które do tej pory było, że tak powiem, głuchymi i niemymi na temat prawdziwego DeFi, nagle przeskakują tutaj w drużynę i tutaj chwili, czy jak się ta osoba nazywa, rzuca tutaj Iwana, gdzie czyżby Iwan nagle był na teamie Hex, przeszedł do naszej drużyny przez to, co tutaj napisał, ale zaraz powiem, dlaczego o tym mówię i też odniosę się do paru komentarzy. Dlatego, ponieważ kiedybyśmy tak, i tutaj znowu, proszę o takie chwile skupienia się. Gdybyśmy tak popatrzyli naprawdę na ryzyko związane z ZEN, ryzyko związane z HEX i porównali to do Bitcoina, bo jakby nie było, wiele tych osób odwołuje się do tego Bitcoina i odwołuje się i wszystko resztę to jest shitcoin i tak dalej, ale weźmy jedną podstawową, pomijając wszystkie epitety, pomijając wszystkie wyzywanie się od różnych shitcoinów i tak dalej. Jedną rzecz chciałem wam jakby dać do myślenia, abyście to przeanalizowali. Bitcoin. Czy osoba lub organizacja, która jest w posiadaniu sporej liczby bitcoinów, i nieważne, czy to jest giełda Mt. Gox, czy to jest Grayscale, czy to jest Sailor, czy byłby to nawet Satoshi, który nagle obudził się z zimowego 13-letniego snu i ma dostęp do swoich miliona bitcoinów. Czy ta osoba z milionem bitcoinów w portfelu ma możliwość w związku z tym zmienić reguły sieci bitcoina? Otóż nie. Nie ma takiej możliwości. Ale właśnie, i tu jest wielkie ale tym samym podnosi to ryzyko, i tu jest największe ryzyko związane właściwie choćby nawet z Bitcoinem czy z krypto, o których mówimy. Ryzyko związane jest z ceną, a więc z rynkiem. Satoshi, mając milion bitcoinów, budząc się z 13-letniego snu i zaczynając sprzedawać swoje miliony, wszyscy widzimy, że z jakich portfeli to znika, i nagle co się dzieje? Cena Bitcoina leci w dół jak kamień młyński. W zależności od tego, ile zaczyna sprzedawać, jak to panika wybuchnie na rynku i co by się wydarzyło. To, co się stało teraz z 60 na 17, to jest nic w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć. Więc w zależności od tego wszystkiego, popyt, podaż na rynku, olbrzymia podaż na rynku miałaby potężną wagę na tą cenę. Więc czy zmieniłyby się reguły? Czy Bitcoin przestałby działać? Czy system przestałby w ogóle funkcjonować? Nie. Bitcoin by ciągle działał tak samo. Działał jak był po 1 cencie, działał jak był po 2 centy. Działał jak był po dolarze, działał jak był po 70 tysięcy dolarów. Cały czas Bitcoin by działał bez zmian. Tak samo. Cena.
Tu jest całe ryzyko i chciałbym zwrócić uwagę na to, że ryzyko związane i tutaj czy w Zenie, czy w Heksie, to jest nic innego jak tylko i wyłącznie to samo ryzyko, które mamy na przykład przy Bitcoinie. A więc mamy po prostu w Heksie, wszyscy mówią o adresie OA, czyli Origin Address, czyli adres, który ma większość heksów na swoim portfelu. Jakie wielkie ryzyko? O, nie zmienia to nic, czy ten adres ma wpływ na to, jak działa heks? Żadnego. Heks będzie działał tak, jak działa. Zasady są niezmienne. Kontrakt jest zamknięty. Nie można tam już nic zmanipulować. Działa na sieci Ethereum w taki sposób, jak sieć Ethereum działa, a więc wykorzystuje Ethereum jako swoją bazę. To wszystko. Ale wszyscy mylą pojęcia i nie mogą sobie zrozumieć, że ej, tutaj jest ryzyko rynkowe. Takie samo ryzyko rynkowe jak przy Bitcoinie. Podobnie jest przy Zenie. Kontrakt jest zamknięty, nie można przy nim już nic manipulować, więc pozostaje co? Pozostaje ryzyko rynkowe. I tutaj odniosę się do komentarzy, bo ktoś tutaj napisał mi, czy... Dlaczego nie? Aha, wytłumacz mi, dlaczego pod względem matematyki nie opłaca się skupować Zen. Ja nie wiem, czy ja tak powiedziałem, że pod względem matematycznym nie opłaca się skupować Zen, czy nie. Może tak powiedziałem, może nie. Raczej tak nie powiedziałem. Jeżeli miałbym coś powiedzieć, to powiedziałbym tak. Pod względem matematycznym można sobie tylko przeliczyć, czy na przykład wydając w tej chwili 5 dolarów na gaz, na Ethereum, na otwarcie i zamknięcie tej emisji ZEN, czy to by było te 5 dolarów, wydrukuje nam tyle ZEN, ile za te 5 dolarów byśmy tego ZEN kupili czysto na rynku, nie? Więc w taki sposób można sobie porównywać, aczkolwiek nie znamy przyszłości, więc nie wiemy, czy na przykład nasz mint, czyli nasza emisja ZEN, za którą właśnie odpaliliśmy i zapłacili gaz za używanie sieci Ethereum, która przyniesie nam na przykład 5 milionów ZENów, czy te 5 milionów zenów za te 100 dni czy 200 dni będzie warte tyle, ile zapłaciliśmy za odpalenie tej emisji w Ethereum, czyli te 2 czy 3 dolary. Tego nie wiemy. Więc tutaj znowu wszystko się wiąże tylko i wyłącznie z tym, w jaki sposób podejmując ryzyko, to zarządzamy tym swoim ryzykiem. Więc jeżeli to rozumiemy, nie ma tutaj najmniejszego zaskoczenia, nie ma tutaj najmniejszego dla nas nagłego problemu, ponieważ coś nie wiedzieliśmy i coś nas zaskoczyło i teraz jesteśmy wściekli, że tego nie wiedzieliśmy. Więc zarówno patrząc na Hex, z mojego punktu widzenia, jak i zarówno patrząc na Zen, jak i patrząc na Bitcoina, jeżeli znamy te ryzyka i wiemy, w którym miejscu ono może się pojawić, to wtedy możemy w inteligentny sposób podejść do tego, ile naszych zasobów, ile naszej mocy możemy alokować w danym miejscu i co możemy z tego wszystkiego oczekiwać. Więc w taki sposób bym to określił. I to właściwie wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Tutaj widzę, że boty ciągle atakują. Dla wszystkich nowych pamiętacie i wiecie dobrze, że to nie jestem ja, który tutaj wysyła swoje numery telefonów. Takiego czegoś się by nie wydarzyło. Więc co? Więc to by było tyle na dziś. Komentarze mile widziane i oczywiście jeżeli w jakikolwiek sposób się możecie mi przysłużyć za to, co robię, no to wrzućcie pod spodem tego lajka czy tam łapkę w górę, która jakby pokazuje algorytmowi YouTube'a, że o, ten film jest warty uwagi, może by go pokazać szerszej liczbie osób, które są tutaj na YouTubie. Fajnie sprawdzić materiał sprzed 2 lat i zobaczyć, jak byłeś, jaki był, że byłeś, jaki jesteś. Pozdro. A, że byłem, jaki jestem teraz. Pozdro.
Tutaj było akurat film Sprzedaję milion heks, moja najlepsza inwestycja z 2020 roku. Ciekawe, ile tam hek. Ja wiem, że ten milion heks, czy ileś to sprzedałem za tam coś 30, ileś Ethereum za tego heksa wziąłem. Ile teraz milion heksów kosztuje? Milion heksów kosztuje. $27 000. Ok. A 30 Ethereum kosztuje 30 tysięcy. Ok. Więc właściwie jakiś tam może. Pomimo tego, że tam były straszne wzloty i górki i wszystko jeszcze się działo tam. Także może jeszcze wszystko się wydarzyć. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia.